Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie, moi diabelni przyjaciele, w kolejnym odcinku z serii Modny Przegląd. Tym razem omówimy sobie modyfikację, jak już pewnie widzieliście we wstępie, poświęconą pociągom, a jest to modyfikacja Traincraft. No nie trudno się domyślić, że ta modyfikacja dodaje do naszej gry mnóstwo zajebistych pociągów. Ja wam pokażę tylko tak na game modzie, ile tych itemków tutaj jest, ile tego kurna tutaj jest. Poczynając od nowych tych, jak one się nazywają, rud, które dają nam paliwa, jakieś tutaj młyny przez pociągi. Kończąc na właśnie takich fajnych rzeczach, jak tutaj mam strój konduktora, nie, maszynisty, tak, maszynisty. We wszystkim, w obsłudze wszystkiego pomaga nam taka oto książeczka. Tutaj już widzicie, na której stronie otwarte, my przylecimy sobie na sam początek. Nie, tak się nie da. O, widzicie, 88 stron. No i od początku nam tutaj książeczka opisuje, co jak tworzyć. Ja oczywiście nie będę tego mówić wszystkiego, bo zobaczcie, to jest cholera 88 stron. To jest mnóstwo informacji, więc najlepiej sobie przelecieć tutaj przez crafting wszelkich itemków. Tutaj widzicie nowe stoły do craftowania, które za chwilę pokażę, jak wyglądają. Rzeczy, jak zrobić najróżniejsze. I oczywiście komponenty, z których tworzymy wyżej wymienione pociągi. Okej, okay, dobra, tyle tego, dobra, koniec. To sobie odłożymy tutaj. Ja już tu kilka rzeczy mam uszykowanych, żeby wam pokazać, ale to za chwileczkę. O, jeszcze zobaczcie, tutaj nam gra dodaje moty, dodaje nam taki piec, który pozwala nam upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Taki żarcik. No tak, taki piec. Tu mamy destylarkę, żeby tworzyć sobie paliwo. Mamy specjalny Train Workbench, który pozwala nam tworzyć te itemki, jak właśnie na przykład te moje rzeczy. I oczywiście stoły, które nam pozwalają tworzyć pociągi. Tutaj mamy erę żelaza, tak to musi się nazywać. Era stali i tutaj zaawansowana, która nam pozwala tworzyć najszybsze pociągi. Jak chcecie zobaczyć, to tutaj nam mod pokazuje, co w które miejsce trzeba włożyć, jakieś deski, koła, obudowy, najróżniejsze rzeczy. Tutaj jakbyśmy mieli, no wiecie jak to się nazywa, patterny, recipes, no nieważne, że nam pokaże, co gdzie musimy włożyć, żeby stworzyć jakiś konkretny pociąg. No ale nie będziemy się w to bawić, bo to jest naprawdę, według mnie, no na ten odcinek, to jest za dużo po prostu szukania. Także pokażę wam kilka najszybszych rzeczy. Weźmiemy sobie tutaj najpierw taką lokomotywę i coś, co się nazywa tender. Ale żeby to wziąć, to jeszcze weźmiemy węgiel i mnóstwo wody. Chcę sobie położyć od razu na pasku. W sumie tyle nam wystarczy. I teraz cóż, bierzemy sobie taki pociąg, mamy sobie tory położone i kładziemy sobie sru. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Po prostu graficznie jest to epickie. Da się go przesunąć trochę? O, nie da się. No dobra. Położymy sobie coś, co się nazywa tender. Nie mam pojęcia, jak to po polsku nazwać, ale to jest coś takiego, w czym się trzyma węgiel, żeby po prostu pociąg sobie z niego pobierał. Ops! Źle. Wyjdź stąd! Fuck, dobra. Fuck to shit, musimy zrobić w ten sposób. Mamy też coś takiego jak stake, który nam pozwala łączyć to i to, ale one są za daleko od siebie. Więc je go trochę przesuniemy, naciskamy. O, przyczepiły się i pięknie. Teraz klikając prawym przyciskiem myszy na pociąg, wejdziemy sobie do niego i jesteśmy w pociągu. Jak widzicie, grafika w pociągu też jest ładnie dopracowana. Naciskamy R i tu mamy miejsce na paliwo, czyli węgiel, i tu możemy położyć wodę. Z tego, co się orientuję, to ta woda jest po to, żeby nam się pociąg nie przegrzewał, a przegrzewa się strasznie szybko. Tu możemy kliknąć, żeby nikt prócz nas nie mógł przyspieszać pociągu, wchodzić w ogóle do niego. I tu mamy więcej informacji, ile wagoników jest ciągniętych, jaka jest masa tych wagonów. Tutaj maksymalny, nie wiem, poziom ciepła, maksymalna prędkość. No i cóż, możemy zacząć jazdę, ale zrobimy coś takiego, że ja sobie stąd wyjdę.
klikniemy prawym przyciskiem myszy na ten tender i w niego włożymy węgiel. Jak widzicie, od razu ucieka, słyszycie muzyczkę, od razu dźwięk pociągu jak jedzie. No i cóż, przyspieszamy. Aczkolwiek czasem jest to dosyć trudne. Ten pociąg tak stoi dziwnie na wzniesieniu. Prawda? Pociągu. O, już jedzie, już, patrzcie, musi podjechać tylko pod górkę, bo takie kiepskie miejsce wybraliśmy do podjeżdżania. No, śmiało pociągu, śmiało. Dasz radę. Nie dasz rady? Dajesz radę. Dobrze, jedziesz. Maleńki. Okej, już przyspieszamy. Jak widzicie, też pokazuje nam się, jaki jest poziom ciepła pociągu. Jest hot, to znaczy, że jest ciepły, gorący wręcz bym powiedział. Ale teraz pociąg sobie jedzie, możemy z niego wysiąść. I patrzcie, oto sobie nasz pociąg, lokomotywa w zasadzie jedzie. Stąd węgiel będzie cały czas zbrany. I on tak będzie jeździł aż do wyczerpania paliwa. Jakbyśmy go przegrzali, on by niestety eksplodował. Właśnie nie mam pojęcia, czy ta woda naprawdę tak wpływa na to ochłodzenie pociągu, ale chyba niestety nie. Ciuch, tak, madafaka, ciuch. Może sobie to zepsujemy, ten pociąg. Żeby wam pokazać jeszcze parę innych rzeczy. Pyk, dobra. Wszystko ładnie nam się zbiera. Wywalimy sobie to tutaj, bo nam już nie będzie raczej potrzebne. I zobaczmy, co mamy tu więcej. Oczywiście prócz zwykłej lokomotywy i tego wagonika do przewożenia węgla mamy dużo o wiele ciekawszych, śmiesznych, że się tak wyrażę. Na przykład mamy junk box, wagon, na którym mamy całą orkiestrę, gdzie jakbyśmy mieli płytę, weźmy sobie jakąś płytę, disk. O, zawiecha. I jedzie muzyka i możemy sobie puścić pociąg, który będzie grał muzykę. Cóż, dobra. Bardzo irytująca muzyka. To odłożymy. Mamy jeszcze na przykład coś takiego jak work cabins. W tym pociągu z kolei, bo wiecie, to oczywiście można grać na serwerze multiplayer. I w efekcie możemy sobie stworzyć taki jebitnie wielki pociąg. I nasz kolega może sobie wsiąść do takiego wagoniku. I patrzcie, tu mamy workbench, mamy też piec. I kiedy naciśniemy R, możemy sobie coś craftować w czasie jazdy. Fajna sprawa. Mi się zdaje, że bardzo fajna. Mamy też a freight trailer i jest ich naprawdę bardzo podobnych do tych wagonów, na przykład tam jakieś, o tu mamy, o jeszcze tego sobie też weźmiemy, bo się wydaje fajny. O tu też widzicie freight, tutaj najróżniejsze jak są freight, to znaczy, że są do przewożenia jakiegoś towaru. Czyli mamy coś takiego, możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy i mamy mnóstwo miejsc do transportowania. Czyli sobie tworzymy wielką linię pociągową z jednego końca mapy na drugi koniec i bez problemu możemy sobie przewozić nawet duże ilości rzeczy. A tu mamy jeszcze passenger, co znaczy, że pewnie może tu wsiąść dużo osób. Ja niestety gram tutaj samemu, więc nie wiem. Jak widzicie, bardzo sympatycznie to wygląda. Jeszcze chyba nie wspomniałem, bo ten pociąg, którym przed chwilą jechaliśmy, jechał na parę. Ale, o widzicie, steam. Są pociągi też, które nie tylko jeżdżą na parę, ale jeżdżą jeszcze na... Gdzieś tu był na przykład diesel, to znaczy, że jeżdżą na benzynę albo na electricity. Najszybszy pociąg, który sobie teraz właśnie weźmiemy. Które jeżdżą na elektryczność, czyli na redstone. Cóż, byśmy potrzebowali tego steaka. I byśmy potrzebowali dużo redstone. I tak, postawmy sobie tu to. Widzicie, bardzo ładnie to oczywiście wygląda. Klik, żeby się połączyły. Klik, powiedziałem. Dobra, jeszcze raz. Klik. O, połączyły się. I wsiadamy do pociągu. Klikamy R i kładziemy oczywiście redstone. I już jest załadowane. Od razu przyspiesza. Przyspieszenie ma bardzo duże. Patrzcie, już jest 60, 70 km, 80, 90 km na godzinę. Lepiej wysiądźmy. I patrzcie, jak to... Wow! To jest kolejna ciekawostka. Zupełnie zapomniałem o tym powiedzieć. Jak pociąg jest zbyt rozpędzony na zakręcie, może tak jak właśnie ten wypaść z torów. Według książeczki tej, chyba było poniżej 90 km na godzinę trzeba zejść, żeby nie wypadł z zakrętu. Spróbujmy sobie wybudować jakąś trasę. Na lodzie zobaczymy, jak to fajnie się rozpędzi. Rails. Dobra. Nie da się na lodzie!
Kurde, zapomniałem zupełnie. No dobra, moi drodzy. Jak widzicie, modyfikacja jest bardzo ciekawa. Myślę, że wybudowanie teraz metra na przykład na serwerze to jest naprawdę... będzie o wiele ciekawsze, będzie bardziej epickie. Ja chyba to jakoś wykorzystam, nie powiem wam jeszcze jak. Ale naprawdę wybudowanie takiego metra albo gdzieś na ziemnej kolei, no powiem wam, z tą modyfikacją może być bardzo fajny. Więc moi drodzy, ja się z wami żegnam. Jeżeli modny przegląd wam się podobał, poświęcony pociągom, modyfikacji Traincraft, nie zapomnijcie zostawić łapki, zalajkować oczywiście, bo to jest to samo. O, Defisto taki głupi. Zasubskrybować mój kochany kanał Defisto. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa.